Witam serdecznie, zaraz będzie Liga Bohaterów, ale najpierw szybkie podsumowanko Mitycznego Tytana. Kto wiadomo nie jest zainteresowany nagrodami moimi z Mitycznego Tytana, może od razu przejść sobie na za te dwie minutki na ligę. Najlepszy atak oczywiście, udało mi się wykręcić jeszcze lepszy niż ten co wrzuciłem na YouTubie, czyli 2 253 780, i dostałem 10 huraganów, co bardzo cieszy. Szkoda, że tokeny epickiego oddziału, a nie oczywiście bohatera. Jeśli chodzi o łączne obrażenia, to zadałem ich trochę ponad 15 milionów. No i znowu dostałem tylko 2 złote tokeny oddziałów, a nie bohatera. No i tutaj już nagrody dużo, dużo słabsze. Twarde drewno i korzenie cieszą. Mały eliksir i średni też się na pewno wykorzysta, także nie ma tragedii. No ale szkoda, że nie ma artefaktu czterogwiazdkowego. Ani, no właśnie nic takiego ciekawszego do zużycia. Zobaczmy, jako sobie zajęliśmy 79 miejsce, a nie oddaliśmy i tak wszystkich ataków. Tyle, że już nie było jakby sensu tych ataków oddawać, skoro i tak pozycja nie była zagrożona. Niestety, jako sojusz również nie mam żadnych fajnych nagród, tylko kilka dużych eliksirów many. Więc z maną dużą jestem na plus. Jeśli chodzi o polskie sojusze, no to duże gratulacje dla wszystkich czterech sojuszy, które się tutaj znalazły. Jest to oczywiście Kanciapa Aktywny, która jest regularnie w top 100. Na Mitycznym Tytanie jako nasz reprezentant główny jest Szept na drugim miejscu z polskich ekip, G3W Respekt, którzy do samego końca gdzieś tam walczyli o swoją pozycję, i większe zło, czyli nowy sojusz, który zastępuje Kopsni Drina. Także dla wszystkich osób serdeczne gratulacje. Jeśli chodzi o ligę, to całkiem dobrze moja obrona się spisuje, cały czas jestem na A. Nawet udało się wygrać z Polakiem Andy. Jeśli mnie oglądasz, to daj znać, jak ta moja obrona się w praktyce spisuje, czy po prostu nie było klocka i dlatego przegrałeś. No i ruszamy z atakami. Fajnie było 4 ataczki dzisiaj również wygrać. Mamy tutaj Nautikę i Changę. Myślę, że sobie zagramy z Gilaszem w taki oto sposób. I zobaczymy, co z tego wyniknie. No coś jest. Nautika zaraz się oczywiście odpali. I tak szczerze nie wiem, czy używać już teraz pieprznego, skoro ona zaraz będzie tutaj atakowała. Trochę słabo, jeśli chodzi o kolor. Dobra, zrobimy w ten sposób. Słabo, jeśli chodzi o kolor niebieski, niestety. Trochę liczyłem, że jakieś kombo tutaj wpadnie niebieskie z dołu. Ale niestety nie tym razem, i oni się wszyscy wyleczyli do maksa. Musiałem zastopować atak. Dlaczego w ogóle nie ma głosu? Tak nie słychać nic. No jest powoli ciężko, jest ciężko, ale może jakieś coś, jakieś niebieskie kombo wpadnie, ok. Tak naprawdę muszę tą Nautikę zabić. Jak ją zabiję, to już będzie dobrze. Oczywiście zrobiłem teraz duży błąd. Nie miałem atakować najpierw tym newsem, żeby ściągnąć ten podbity dev żywiołu. Więc delikatnie błąd po mojej stronie. I co teraz? Co teraz? No chciałbym oczywiście jakieś niebieskie albo czerwone. Tych niebieskich nie za bardzo mogę ze sobą połączyć na razie. A muszę odpalić czerwone, zanim Changa uderzy.
ale to niestety się nie uda. Dobra, przy odrobinie szczęścia nie oberwie teraz Rysiu i ja się zdążę wyleczyć. Okej. Jednak się nie wyleczyłem. Tak czułem, że oberwę z pasywki. Jejku, jejku. Robi się groźnie. Ja tych potworów już nie mogę oczywiście z siebie ściągnąć. Poczekam, aż oczywiście oślepienie mi zejdzie. I udało się wygrać. No ale było już gorąco. No nic, lecimy z tym atakiem, ale Timius na środku może bardzo mi tej napsuć krwi. Ho. Mam ile ruchów na planszy? Jeden chyba. Mam tylko chyba ten proponowany, nic więcej. Nic innego nie widzę. No to muszę w niego iść, no co zrobić. Jest szansa, że jak zdetonuję tą bombę, to wpadnie mi tutaj czerwony. Ale stracę znowu dostęp do niebieskich. Dobra, zróbmy w ten sposób. Ja muszę Hator odpalić jak najszybciej jest to możliwe. Oby się udało zabić tutaj tę stronę. No nie udało się, ale jeszcze nic straconego, bo jeszcze mogę spróbować. Ile masz tutaj żyćka? 547, to nie, to na pewno nie zabije. Tymi dwoma klockami czerwonymi. Ale udało się tutaj też wygrać. Ja jestem oczywiście odporny na oślepienie, więc teraz mi nic tutaj nie grozi. Ja sobie rozdzielę tylko tych moich lekarzy, bo właśnie mam ich obok siebie. To jest oczywiście dobry setup, ale ja nie do końca potrzebuję ich, żeby oni tak się... I kto tam był? Hator, prawda? Hator. Oddziały się zgadzają. Nie, nie zgadzają się. Okej, okay, teraz jest okej. Okay. Elkanen. Sporo szybkich kart, kurczę. Nie wiem, czy nie zagrać tutaj... I Jabberlock, który bije po bokach, więc bije w moich dwóch lekarzy. Ale ja zaryzykuję. I tak, i tak. Dobra, zobaczymy. Może niebieskie będą. Trochę myślałem, czy nie wziąć Ludwika. I już wam mówię dlaczego. Chciałem brać Ludwika, bo... Właśnie, żeby obrywała nie... Żeby nie obrywało tylko na moje karty, tylko właśnie ten Ludwik z twoją startową prowokacją. Ale tutaj też chyba tak siądzie, bo dosyć fajnie klocek dopisał.
chodzi o mitycznego Tytana, to gralibyśmy go w 29 osób, ale na szczęście mój były sojusznik Dropuś przyszedł z pomocą, z odsieczą i no po prostu włożył swoją cegiełkę do uzyskania tego top 100. Także wielkie dzięki i przypominam, że mamy jedno wolne miejsce, jeśli ktoś chce pograć w sojuszu, który gra eventy na top 100 lub na top 10. No i myślę, że całkiem nieźle wojny, to zapraszam na line albo w komentarzach możecie zgłaszać swoje kandydatury. Został mi jeszcze jeden atak i nie zmieniam swojego składu na razie. Ona jest dosyć mocarną kartą, ta Cecilia. A jejku, jejku, te czerwone nie chcą się za bardzo wyłaniać. Taka plansza, która no jest trudną planszą do gierki. Rzadko się zdarza, żeby odpalić, wiecie, flankę przed tankiem, ale tak się tutaj zdarzyło. Szkoda, że nie udało się, a jednak się udało zabić pieprza. I teraz mam trochę dylemat, czy Timiusem bić, chyba uderzę tego Moonflowera. Ja teraz mogę na nim sobie składać klocki. Nie zdążę przed tym Lazarem. Kurczę, nie zdążę przed Lazarem, więc muszę grać w ten sposób. Jejku, to będzie niestety przegrana już. Lazar mnie poskłada. No, to jest koniec. Patrzcie, jak spada 5 kart na raz. No i nic, już się nie udało być w top 100. Ale co zrobić, co zrobić? Brawo Błażej, raz, dwa, trzy. Pierwsza porażka. Na szczęście lub na pecha nie da się stąd odpaść, także na pewno będę grał tą ligę do końca. Gratulacje, smakowe pićku Lucky 46. No i to na chwilę obecną. A nie, jeszcze jest Koala z Kurnika. Także na razie trzech Polaków, top 100. Ale wiadomo, dopiero co się flagi odświeżyły, więc tak to może być. No nic, dajcie znać, czy gracie tą ligę, czy jej nie gracie. No i oczywiście trzymajcie się do następnego. I trzymajcie za nas kciuki na wojnie polsko-polskiej.